Cześć wszystkim, witam was w kolejnym vlogu, właśnie na moim kanale, już trzecim. I ja właśnie wróciłam ze szkoły, dlatego jest tak troszeczkę ciemno. No bo dni są coraz krótsze, także przepraszam was za światełko troszeczkę. Ja teraz sobie ogarnę troszeczkę szybciutko lekcję, tam pouczę się trochę. I zaraz do was wracam, tam mam znać, także sobie zaczniemy. Jeżeli lubicie vlogmasy, to standardowo możecie od razu zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał po więcej i zostawić dzwoneczek, żeby nie przegapić. A ja lecę się uczyć. Tak sobie w sumie ja zrobiłam już angielski. Na szczęście nie mam w tym tygodniu nic takiego mega trudnego. Jedyną rzeczą, na której mi najbardziej zależy, to jest próbna matura ustna z angielskiego. I w sumie, no to nic, tam nie ma co powtarzać i takie tam, ale jakoś chcę się tak nastawić do tego, żeby mi to dobrze poszło. No bo angielski to jest mój ulubiony przedmiot, naprawdę. I jeszcze nawet miło mi się robi zadania z niego i w ogóle tak... No wiecie, mam chęci do nauki, bo wiem, że mi będzie potrzebny, że się może naprawdę przydać. I teraz, moi drodzy, pomyślałam, że... aha, softboxa muszę odwrócić. Że mam ochotę na kawę, więc dzisiaj wydaje mi się, że będzie właśnie kawa w tym kalendarzu adwentowym. Możemy sobie otworzyć. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale mam nadal taki zatkany głos. Nie wiem, kiedy mi to przejdzie. I tutaj mamy trójeczkę. I mamy sobie Irish Whisky. O kurde. Ja nie chcę takiej kawy. Dam mamie albo tacie taką. No trudno. Zrobię sobie jakąś inną. Ale w ogóle tak sobie pomyślałam, że dzisiaj możemy otworzyć sobie jakieś paczuszki. Bo tutaj, tak jak widzicie, mam dwa kartony z paczkami. Julia. Tutaj w tym pudle też są paczuszki. Więc możemy sobie porobić jakieś unboxingi małe dzisiaj, bo... No bo to tak leży. Zdobyłam się na herbatkę. Zobaczcie, w jakim uroczym kubku. W ogóle dostałam ten kubek rok temu od mojego kolegi na wigilię klasową i jest przeuroczy. I zobaczcie tutaj, miałam wam pokazać ten zaparzacz, taka różyczka różowa, widzicie, ona jest teraz odwrotnie. Ale jest naprawdę mega fajna, w ogóle kupiłam ją w Pepco za jakieś 5-6 zł, coś takiego. I jest przeurocza. No i zdecydowałam się właśnie na tą herbatę, którą wczoraj miałam w tym kalendarzu adwentowym. A tą kawusię dzisiejszą zostawię mamie. Ucieszy się na pewno z kawki. Moja mama uwielbia kawę, chyba mam to po niej. I w ogóle jako też ostatnio tak zimno, tak strasznie zimno się zrobiło, to myślałam, że no wiecie, no, że już taka zima przyszła. I patrzcie, mam tutaj taką czapeczkę od Peaches. W ogóle mega urocze, takie brzoskwinki mi się kojarzą. Mega fajna nazwa. No i jako, że ostatnio mega dużo choruję, to stwierdziłam, że kurde, może za zimno się ubieram, czy coś. Kurczę, nie mogę tego otworzyć. I mam tutaj czapeczkę, którą wam pokażę. Taka, o moi drodzy, czapeczka z pomponikiem. Zobaczcie, jaka słodziutka. Może będę nosić tą czapkę, bo ja tak mam z czapkami, że troszeczkę średnio je noszę. Nie lubię zbytnio czapek, ale może ta będzie fajna. Ubierzemy ją na siebie, bo wydaje się naprawdę spoko. Jest taka czarna, zwykła. Tutaj mam pomponik. Tutaj można ją nawet troszeczkę wydłużyć, o. Więc... chyba będzie ok. W ogóle jest tak mega ładnie zapakowane jak na czapkę. Ola! I dostałam jeszcze okulary gratis do tego. Nawet nie wiedziałam. Serio, w ogóle się nie spodziewałam tych okularów, więc fajnie. Ale to tak mega dopasowanie, nie? Czapka, okulary. Tak ten sezon. Marku, w czapce wyglądam, nie? Ej, ja właśnie też czapkę będę przymierzała teraz. Piotrek wow. Do mnie wbija z czapki. To jest ta Warta Young. Ej, to wyglądasz jak skejcik taki trochę. No skity, jak ja skate. Pozdro ludzie w ogóle. Zapraszam na mój kanał Petersonek, bo odbijamy 100 tysięcy. Ej, w ogóle no odbijamy wszystko 100 tysięcy i szykujemy coś mega fajnego dla was. Wiesz co, nie? Na kanale Petersonek Games. Śledźcie kanał Petersonek Games. Wszystko wam podlinkuję. Mój kanał oczywiście to śledźcie. I fajne rzeczy będziemy robić niedługo. Nie wiem... Mam nadzieję, że to będzie fajne. Zależy jak to odbiorą. Tak, zależy jak odbierzecie. No zobaczymy. W ogóle grudzień jest taki mega pracowity. Vlogmasy, jakieś filmy. No, oprócz vlogmasu, no to ja raczej nie dam rady nic nagrywać. Dobra, ubieramy sobie. W ogóle jestem miło, mega zaskoczona tymi okularkami. Są przepiękne. Bardzo dziękuję firmie właśnie Peaches. Podlinkuję wam tą czapeczkę i w ogóle tą stronkę na dole, bo zobaczcie, jakie to jest przeurocze. I zobaczcie, jak śmiesznie wyglądam. W ogóle ja się tak śmiesznie czuję w takich czapeczkach. Jak bałwanek się czuję naprawdę w takich czapeczkach. Ale jest mega urocza. No, w zimę przynajmniej będzie mi cieplutko i będę śmiesznie wyglądała. Także jeżeli zobaczycie jakiegoś bałwanka po drodze w takiej czapeczce, to
To mogę być ja. To mogę być ja. Możecie podejść zawsze, jak zobaczycie takiego wielkiego pompona. Ale powiem wam w sumie, że urocza taka czapeczka. I teraz ubierzemy do tego okulary. W ogóle bym nie zauważyła tych okularów, jak to otwierałam. No. Teraz to już w ogóle bułwany. Ała! Wbiłem się to w oko. No tak, te okularki wyglądają. Powiem wam, że mega mi się podobają właśnie takie... Dobra. Średnio widać na głowie, ale powiem wam, że bardzo mi się podobają właśnie takie okulary właśnie z motywem panterki i w ogóle ten kształt mega trafiony, więc zdziwiłam się, serio. Ciężko mi tutaj ze światłem, bo muszę ciągle softboxa przekładać w tą i drugą stronę, bo jest tak ciemno. Mamy tu mamy. Zobaczcie, musiałam na chwilę przenieść te kalendarze tutaj, żeby skrzynkę otworzyć sobie. I dzisiaj mama otworzy kalendarze. Masz ten zaszczyt, ale ci zazdroszczę. No, dziękuję bardzo. Który chcesz pierwszy? Z tym tutaj, tak? Z Charmsem. Szukamy trójki, ty wiesz, że nie widzę. O, tu trójki. Jest. Otwórz. Ojej. Tu jeszcze dodatkowe dzięki, nie? Elegancko. O, proszę bardzo, takie coś. Co to? A to nawet chyba kolczyk. Kolczyk? No, nie Charms, tylko kolczyk. Jeden kolczyk? Co ja mam z tym zrobić? Może będzie drugi. Pewnie będzie drugi, no dobra. Dobra. Na razie tu położę. Zobaczymy to. Ojejku, to on. O, to jest od ciebie. Masz prawo go otworzyć. Wiesz, on jest taka kostka, jakby nie składamy taki. Tak, wiem. I teraz szukamy trójki znowu. Znowu na znajomą musisz otworzyć. Nie w tą stronę, no w tą już otwierałaś. Do tyłu. Nie, no w tą już robiłaś. Jeszcze do tyłu, jeszcze do tyłu. Jeszcze? Jak to jest zrobione? Tu masz. Dobra, mamy. Oj. Ja tak wyjmę coś. Ja też razu. Tak wyjmuję ten. O. O, mega! Ty masz identyczny krem. Ja mega go chciałam. On tak przepięknie pachnie. No, bardzo fajnie. Jest taki super malutki do torebki. Czekałam na krem do rąk. Mega się z tego cieszę, naprawdę. Następny to będzie Skinnik. O, kocham ten kalendarz. Ojej. To jest coś takiego? Znalazłeś trójkę? Tak. To jest trójka? No, coś takiego podłużenia. Pokaż. To jest? Kredka do oczu. Ale fajnie. Zobaczcie, kredkę do oczu i będę może sobie ją... Możesz ją wziąć, bo nie używam. Nie pożyczyć, możesz ją sobie... Ej, ona jest wysuwana chyba, tak? I mi się da wysunąć tu? Nie? Jest przekręcana, nie. Dobra. Ale spoko, to może być dla ciebie, tylko tak. Nie jest głupie, nie? Ja czekam na pielęgnację jakąś w klinik. Ale ja tu zrobię dziury, zaraz wszystkie takie... ten już był, ten już wybrałam. No. A z tyłu też? Tego nie było jeszcze. Ojej, on jest wielki. No on jest wielki, dlatego mi się go nigdy nie chce brać. Paniusia. Czwóreczkę przeprosimy. Szukamy. Tak, o jest trójeczka. O, i mamy tutaj, proszę bardzo. Co my tu mamy? Co tu jest? Co to? Jest coś. Ale coś... to jest shampoo 01? A to nie jest jakiś ten? Suchy? Jakiś blond? Nie, 01, że kolor. O, no, to by było dla mnie? Nie. Nie, normalnie, szampon. Może to jakiś 01 włosów. Nie, to jest po prostu tak, szampon, ale może do blond po prostu. One są spoczko akurat. Co my tu mamy jeszcze? Cukiereczki to będziesz miała sama przyjemność sobie, zrób sobie sama. O, te dwa jeszcze, no. I tutaj ten kalendarz jest fajny. O co w tym kalendarzu masz chodzi? Szufladki w tym. Szufladki? Tak, w tym kalendarzu masz szufladki. A to tu chodzi, żeby sobie każdą... Żeby szukać, tylko nie wyciągać. O, tu masz trójkę. Tak, widzę, no. No, ten kalendarz jest fajny, mega ładny jest. Ale jest ciężko go wyciągnąć. Nie, no tu. Bo całą szufladę wyjęłaś. Dobra. Pokaż. No. Co to jest? Aha, o! To jest ten remover do make-upu. Fajnie, do zmywania make-upu. Fajne, no przyda się, mega fajnie. Tak, używamy. I nawet takie spore, powiem wam. Przydatne. Czy jeszcze nam coś zostało? O, z Douglasa taki ten. Fajny, no fajne, z tego się cieszę. Fajne rzeczy w ogóle dzisiaj, takie, które ja lubię. I ja. No. Bo ta kredka to mi się przyda. No i tutaj co jeszcze mamy? Trójka. No tu jest ciężko, bo tu są... O! Tu widzę. Ciężko się... Aha, bo tutaj są takie... Te, są jak... takie, no. Zapominam, że to jest jakieś małe, a to jest po prostu takie wielkie. Okej. Okay. Pokaż. Okay. O, coś przeciwko starzenia, to nie dla mnie. Anti-aging mask. To taka maseczka będzie dla mamusi. No, pokaż. Ładna. A w sumie z tej różowej serii to ostatnio też ci coś dawałam. To też anti-aging było. Proszę tak, ci bardzo. Tak, chyba ten miał. Nie wiedziałam, że to tak dużo anti-aging. Mama dużo korzysta. Dobra, i teraz do kolekcji już, proszę bardzo. Mamusia to mama zbiera. U mnie w pokoju trzyma kosmetyczkę i ciągle sobie wrzuca jakieś kosmetyki.
Ja, ale ty masz... Jak ty masz, tutaj mam masz ze mną fajnie, ja jestem no. zdroższa. Gdzie jest trójka dzisiaj? Powiem ci, że tak. Trójki szukam. O, tu jest. Codziennie mam jakąś malutką czekoladeczkę. Mhm. O! O, jakie maleństwo. Znowu jajeczko, takie samo co wczoraj. Ale wczorajsze poszło do Wicki. Tak. Więc dzisiaj będzie dla mnie. No i to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeżeli lubicie, jak mama otwiera, to zostawcie łapkę w górę dla mamusi. No, mamusia też lubi otwierać. No, każdy lubi otwierać kalendarze adwentowe. No, pozdrawiamy. Słuchajcie, w końcu wziąłem się za jakąś tam segregację szafy i szykuję tutaj właśnie taką rzecz na szlachetną paczkę. Moja mama tam do pracy musi zanieść. I stwierdziłam, że mam sporo takich ubrań już naprawdę mi niepotrzebnych, za małych, jakichś tam, wiecie, których już nie noszę. Taka bluza, więc stwierdziłam, że może się to komuś innemu przydać. I tutaj jeszcze taki piórniczek, nie wiem, torebka może się przyda, nie wiem, no. Zaraz pokażę to mamie, może coś tam weźmie właśnie na tą paczuszkę. W sumie zobaczymy. W ogóle polecam wam to mega właśnie sobie tak w tym okresie teraz, wiecie, przejrzeć szafę, zobaczyć, czego już nie nosicie. Bo właśnie dużo zbiórek, teraz jest właśnie tych szlachetnych paczek. No i nie dość, że komuś pomożecie, to jeszcze sobie posprzątacie trochę w pokoju, także same korzyści. No i zrobicie coś dobrego przed świętami. Także ja to zaraz wpakuję w jakąś torbę. Moi drodzy, i ostatnią rzeczą, którą dzisiaj zrobimy, jest już dosyć późno w ogóle, będzie to właśnie wybieranie jednej osoby z was, która otrzyma ode mnie prezencik. I wybieramy jedną osobę. Patrzcie na lustro, ja nie patrzę. Czemu jest tak niebiesko? Mam karteczkę, słuchajcie. I moi drodzy, dzisiaj zwyciężczynią jest Weronika D. Bardzo, bardzo ci gratuluję. Jako, że może być troszeczkę dużo Weronik D, powiem jeszcze pierwszą literkę miasta i jest to Eł. Także Weronika D z miasta na Eł. Bardzo ci gratuluję dzisiejszej wygranej. Już ci pokazuję, co otrzymasz. Okej, jest już dosyć późno, zadzwoniłabym, ale no nie chcę budzić, bo może śpi. I tak, dzisiejszym prezentem są kolczyki plus naszyjnik. Już sobie tutaj przygotowałam. Ogólnie to mogliście widzieć te kolczyki na moim filmiku. Stwierdziłam, że są prześliczne, a ja ich nosić nie będę. Także takie oto kolczyki, tutaj takie czarno-złote. I do tego właśnie taki choker. Myślę, że taki spoko dodateczek i to też będzie spoko wyglądało. Także mam nadzieję, że nagroda ci się podoba. A my mamy jeszcze przed sobą dużo dni, także spokojnie. Spokojnie, nie ma co się poddawać, już tutaj zapiszę. Okej, moi drodzy, tutaj się podpisałam, czeka sobie na wysyłaczki. No i moi drodzy, dziękuję wam już bardzo za oglądanie. Jeżeli ten vlogmas dzisiejszy wam się spodobał, choć trochę, to zostawcie łapkę w górę. Możecie mnie również zasubskrybować po więcej. A ja już wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do jutra. Buziaczki, pa!